Więc stan wojenny zastał mnie w Stanach Zjednoczonych, właściwie w Kanadzie, bo tam graliśmy no, na tamtym kontynencie z kabaretem do 8 grudnia roku, 81. Wielki sukces, wspaniała trasa, wielkie emocje, niezwykle pozytywne. To też informacja o stanie wojennym, jaka mnie została na tamtym kontynencie, bo zostałem na święta. No to była reakcja jak walnięcie pałką w głowę. To po prostu był szok niesamowity, co do czego może się władza komunistyczna zniżyć, jak haniebnie może potraktować naród. No więc odruchem było oburzenie, święte oburzenie, natychmiastowa organizacja demonstracji w Kanadzie, gdzie byłem, w Toronto, w Halifaxie, Montrealu. Uczestniczyłem w najbliższych tygodniach w demonstracjach polskich w tych miastach. Byłem uczestnikiem rozmów ze związkami zawodowymi tam kanadyjskimi, które bardzo popierały wtedy Polskę i bardzo się jakoś aktywnie zachowały. Na przykład 24, czyli w Wigilię grudnia, taki zorganizowaliśmy w kościele mszę w intencji Polski, no właśnie ze związkami zawodowymi prowincji i całą Polonią, która tam mieszkała, a ja z chóru, z organistą, który był bardzo stary, nie dowidział, no śpiewałem, że Polska była Polską, więc to bardzo było dla mnie takie osobiste przeżycie, nie z jednej strony szalenie wzruszające, z drugiej strony trochę trudne, ponieważ no, okoliczności były kompletnie amatorskie, trudno było wszystko przygotować. No, w każdym razie jakąś aktywność rozpocząłem występową również, czyli już po nowym roku, tydzień czy dwa, w 82 roku zacząłem występy. Pierwsze utwory, jakie sobie napisałem na te występy, to były przeróbki znanych powszechnie pieśni, po to, żeby po prostu integrowały salę, żeby ludzie na znane melodie mogli ze mną śpiewać. A więc napisałem swoją wersję Jak długo na Wawelu, Zygmunta Biedzwon, Zwycięży Orzeł Biały i tak dalej, no tylko z takimi zwrotkami solidarnościowymi. No i ja jej zmieniłem piosenkę Ukochany Kraj na Zrujnowany Kraj, Poniewierany Kraj, słynną taką piosenkę Sygetyńskiego. O Ukochanym Kraju zmieniłem jej treść na to, że kraj został zrujnowany, jest pod rządami dyktatury komunistycznej. To się natychmiast spotkało z olbrzymim odzewem, ponieważ publiczność tę melodię znała, więc jakby łatwo było mi wejść już w takie przedstawienie kabaretowe, które zacząłem grać dosłownie od połowy stycznia 82 roku i tam przez parę miesięcy po Ameryce i Stanach jeździłem z tymi występami, wpadając w coraz większą depresję, że nie ma mnie w Polsce, no i to po prostu spowodowało, że długo nie wytrzymałem. Chociaż miałem tam jakieś wielkie propozycje na pracę, na jakieś kariery, na pieniądze. Prezydent Reagan się mną interesował, robił taki show pod moim tytułem, że Polska była Polską. No i w sumie miałem różne propozycje, żeby tam zostać, jednak nie wyobrażałem sobie, że w tak dramatycznych momentach, jak stan wojenny, może mnie w Polsce nie być i dosyć szybko wróciłem i słusznie zrobiłem, ponieważ wszystko, co ciekawe, działo się wtedy w Polsce w drugim obiegu, w razie podziemnej, w występach domowych. To była bardzo ważna i bardzo istotna część mojego losu. Te występy w stanie wojennym, kompletnie nielegalne i zakazane. No a potem to się jakoś już tam powoli rozmydlało, bo ta komuna oszalała, już się rozmydlała, nie wiedziała, co z tym wszystkim zrobić. Także po połowie lat 80. zaczęliśmy już występować bardziej legalnie. No i już jak wiadomo, wspólnymi siłami tych ludzi, którzy w podziemiu mocno działali ze wszystkich możliwych kierunków i azymutów, doprowadziliśmy do tego, że to się ten system w Polsce załamał. Jednym słowem, nie były to lata tej pracy w podziemiu, w stanie wojennym stracone. To były lata bardzo wytężonej pracy na dobre Polski. Przyszli nocą w uśpiony dom, zabierali nas chyłkiem jak zbóje. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą pancry na bujek, drzwi zamknięte otwierał łom. Idą pancry na bujek. A gdy opadł strach i gniew, stanął wybór, kopalnia strajkuje, choć staniała